Serwus i to będzie dobrze wszystkim bardzo gorący, bardzo serdecznie. Ja jestem Wilki, to kolejny odcinek na moim kanale, koniecznie stawcie łapkę w górę, subskrypcję na sam start tego odcinka, ponieważ w dzisiejszym odcinku jesteśmy w Minecrafcie, jak widzicie, i wyruszamy, słuchajcie, na przygodę, także koniecznie łapkujcie, subskrybujcie, zapraszam na mojego Instagrama Wilka przez dwa i uwaga, teraz jest ważna sprawa. Ogólnie rzecz biorąc, na moim Instagramie wrzuciłam wczoraj zdjęcie, mega fajne zdjęcie, ma 7000 lajków i chciałabym, żeby miało 10 tysięcy. I teraz, słuchajcie, to wszystko należy was. Jeżeli będzie pod tym zdjęciem 10 tysięcy lajków, to ja zrobię fikołka. Ja zrobię fikołka na 10 tysięcy lajków pod tym zdjęciem, także koniecznie łapkujcie, subskrybujcie, wiadomo, obserwujcie mnie na Instagramie. No i zapraszam oczywiście też do mojego sklepu, pierwszy link w opisie. A w dzisiejszym odcinku, tak jak mówię, lecimy, słuchajcie, sobie na przygodę. No już się chyba przygotowałam, wydaje mi się, że mam wszystkie potrzebne itemy i zastanawiam się w sumie, czy coś jeszcze mam zebrać, czy też nie. Ogólnie dzisiaj idziemy na przygodę, bo to jest ważna przygoda, bardzo ważna przygoda, dlatego że opuszczamy na chwilkę to miejsce. W poszukiwaniu jakichś, nie wiem, wiosek, innych rzeczy jest jedna rzecz, która jest bardzo ważna do zdobycia i mam nadzieję, że ją zdobędziemy, dopóki nie zdobędziemy, to no to nie kończymy odcinka. I co? No i ogólnie to musimy, słuchajcie, się rozejrzeć po tym świecie. Jak widzicie, w ogóle tutaj troszkę poddawałam rzecz, to są doniczki, są dywaniki, żeby to wszystko ładnie wyglądało. No i tak jak mówię, musimy się po prostu rozejrzeć, ponieważ już pojutrze wbijają widzowie na serwer. Także w poniedziałek, słuchajcie, będzie pierwszy odcinek prawdopodobnie z widzami, albo we wtorek, jak nie. Ogólnie to zobaczymy, bo w sumie mam teraz matury i powinnam się skupić na nich bardziej, ale są rzeczy ważne i ważniejsze, prawda? I zastanawiam się, w którą stronę iść, bo w sumie to tak. Dobrze, że ja go zauważyłam, bo jakbym go nie zauważyła, to nie wiem, co bym zrobiła. Nie mam pojęcia, po prostu bym się załamała. Nie, nie wybuchaj. Nie, proszę, nie! Okej, nie umiem w ogóle w Minecrafta grać. W każdym razie... F3. I tam mamy... Czekajcie, gdzie to się pokazuje? Że West, czyli... Zawsze mam problem. East to jest wschód, West to jest zachód. Tak? Dziki West. West, dobra. To lecimy, słuchajcie, w takim razie na dziki zachód. Mam nadzieję, że tam odnajdziemy fajne rzeczy. Mam chyba wszystkie itemki ważne, wiecie, przy sobie. Jakby, no mam wodę, mam jedzenie. Drewna w sumie nie mam, ale... Drewna jest dosyć sporo, słuchajcie, no spotkamy na pewno jakieś drzewa po drodze, więc ja o to się nie martwię. Także lecimy, słuchajcie, na zachód, będziemy musieli się zwrócić na wschód, ale zanim to ja sobie zeskanuję może koordynaty, żeby nie było potem przepału, że ja nie wiem, gdzie jest mój domek i miejsce w sumie na wioskę. Także oczywiście idziemy, słuchajcie, na przygodę, okej, tam mamy pszczółki, ale pszczółki mnie średnio interesują. A, i musimy w ogóle trzcinę zebrać, jak najwięcej trzciny. Tu są tych kwiatuszków, to jest niemożliwe, prześlicznie to wygląda, słuchajcie, jest tak kolorowo, wow, może jakieś fajne kwiatki tam zabierzemy, ale tutaj z tego co widzę nie ma jakichś fajnych i ciekawych. Raczej mamy, o kurde, owce, a ja potrzebuję ten... No nie, zapomniałam nożyczek zabrać, no ale to już trudno, słuchajcie, będziemy musieli je zabić. Akurat będziemy mieć w sumie jeszcze jedzenie, no to w sumie się przyda, dobra, słuchajcie. Będziemy mieć troszeczkę mniej wełny, no ale słuchajcie, jakoś trzeba sobie radzić. Ważne, że wiecie, że coś tam zbierzemy, bo musimy mieć na dywaniki, no i też ogólnie wełna się na ogół przydaje. Dobra, super rancko, mamy to, sobie to odłożę tutaj do góry. I to jest w sumie ładny kwiatek, i te niebieskie mi się też podobają, sobie zbiorę te niebieskie. Okej, bo one są ładne całkiem, więc sobie stwierdziłam, że jest zbiór. Okej, mam nadzieję, że w ogóle nie będzie nocy. Jak będzie noc, nie mamy łóżka. Ale dobra, i tak, ogólnie to ten odcinek, w tym odcinku w sumie, będę poszukiwać, kurczę, słonecznika, bo to jest ważna sprawa, więc słuchajcie, musimy go znaleźć. O, i mamy trzciny, zarąbiście. Także lecimy, słuchajcie, i go szukamy. Jejku, myślałam, że mam jakiegoś laga i że już internetu nie ma, już mam taka zamana, bo dzisiaj mam w planach nagrać strasznie dużo odcinków. Dlatego, że jest ogólnie dzisiaj, teraz w tym momencie, co to nagrywam, jest sobota. No i jutrzejszy odcinek, który będziecie mieć, to też będzie jakby nagrany, wiecie, w sobotę i poniedziałkowy. Dlatego, że jakby ja teraz planuję sobotę i niedzielę całą przyjdę nad książkami. Wypadałoby chociaż, słuchajcie, 3 dni przed maturą wziąć się za nią. Także dzisiaj będę się, słuchajcie, sporo uczyć i jutro. A poniedziałek, wiecie, no raczej powtórzę, wiadomo, coś tam, ale raczej, słuchajcie, poniedziałek chcę sobie przeznaczyć na taki relaksik. Kurde, denerwuje mnie to, że tu jest taki niezbyt ciekawy, że tak powiem, no tu jest pełno górek i to jest mega wkurzające, nie? A najgorsze to, że kurde, to nigdzie nie ma tego, czego chcę najbardziej, czyli słonecznika, jakby, kurde, no masakra, ale są dynie, dobra, no dynia zawsze spoko, okej, okay, może być. Więc zbierzemy sobie je i tu są jeszcze krowy i całkiem sporo krów. W sumie nie wiem, po co ja zbieram te dynie zawsze, nigdy ich nie używam, nigdy, po prostu do niczego jakby nie robię ani cias, ani nic. Może w końcu by się przydało nauczyć gotować, to by było coś, chciałabym umieć gotować. W Minecrafcie co prawda, ale no fajnie by było. I miksturki robić, zawsze też mówię, że chcę się nauczyć miksturek robić i też nigdy, słuchajcie, tego nie robię, nie wiem, co jest ze mną tak, no. Kurczę, bez sensu, no ale okej. Tam mamy też jakieś zwierzątka, ale już mi się nie chce po nie, że tak powiem, lecieć. Kurde, no jest tutaj coś ciekawego, tak podróżuję. No i nic tu nie ma w zasadzie.
Tak, dosłownie nic. No, no, nie, zbyt ciekawie, to nie ma tutaj w ogóle nic ciekawego. Także no, nie jestem na razie zadowolona z tej wyprawy. Piesio, jaki słodziak, jaki malutki, ale nie mam kostek. Kurczę, ale słodziutki, był taki cute. Dobra, słuchajcie, lecimy, mamy nowy ten, jak to się nazywa? Nowy biom, czyli chyba brzozowy. Także sobie popłyniemy, patrzcie, ale płyniemy. Milki pływak. O, upsi, dobra, sorry, tego nie chciałam zrobić. Milki pływak, dobra, ale ratownik wodny tutaj będzie. Nie, no niesamowite, dobra. Wychodzimy stąd, bo ja nie umiem pływać, nie oszukujmy się, nie róbmy z siebie pośmiewisk. Okej, tam jest znowu pszczółka, strasznie dużo jest pszczół. Okej, tu mamy biom górowy? Górzysty. Okej. Kiedy matura za 2 dni z polskiego? Biom górowym, super milki. Okej, zapomnijcie o tym. Ale no kurde, w tym górzystym biomie teraz tak trochę średnio, bo tutaj nie będzie na pewno słoneczników. Tutaj nie ma w ogóle nic, w ogóle nie ma żadnego życia. To jest tak smutno i surowo i bardzo szaro. To jest strasznie pusto, okej, na tym biomie. Tak, no odczuwam tej pustkę, mega pustkę. Ale tutaj może coś być. Dobra, słuchajcie, jesteśmy blisko osiągnięcia swojego celu. Mam nadzieję, że go osiągnę. Ja zawsze osiągam swoje cele, słuchajcie, wyznaczone. Także mam nadzieję, że to się uda. Upsi. Tego nie chciałam zrobić. Sorry, że tutaj troszeczkę pobrudziłam. Okej, nie chciałam tego zrobić. I mamy koniki, ale też nie mamy, słuchajcie, za bardzo jak je zabrać, bo nie mamy ani siodła, ani tej linki, ani nic innego. Jaki słodziak malutki, dobra. Nie biorę już nic więcej, w sensie, czemu tutaj leży kura? Czemu ona została zabita? Przez kogo ona została zabita? Nie mam bladego pojęcia, ale tutaj też jest kura jądrą. Zabijemy. Dobra, słuchajcie, ja już się troszeczkę pogubiłam, w sensie nie wiem za bardzo skąd przyszłam, ale mam nadzieję, że przeżyjemy mimo wszystko. Dobra, mamy tutaj ten biom i tutaj powinny być jakieś słoneczniczki, no. Kurde, jakim cudem tego tutaj nie ma? Jestem naprawdę, jestem zmarnowana. Jak nie będzie tych słoneczników, to oznacza, że to jest koniec po prostu. No, bez kitu, dobra. Liczę, że to się uda. Okej, fajnie. Jest parkour, milki. Okej, tam jest Enderman. To Endermana nie chcemy. Tutaj nie ma nic ciekawego. Ja troszeczkę teraz w ogóle nie wiem, gdzie ja idę. W sensie też mega tak zbiegłam, że tak powiem, z trasy mojej. Bo chciałam cały czas, żeby była prosty powrót, wiecie, iść cały czas w jednym, a tym samym kierunku. A w tym momencie się tak troszeczkę to pozmieniało. Zastanawiam się, czy to jest dobry pomysł, żeby łóżko robić. Bo w razie czego to sobie mogę zabić się i wiecie, wrócić do domu, jak go nie znajdę. Ale nie mam kordy. Dobra, to słuchajcie, jolo. To możemy w sumie łóżko robić, bo nie chce mi się w nocy podróżować. Wiecie, o co chodzi, bo to wtedy nic nie będzie widać, to będzie kiepska sprawa. A jeżeli w ogóle będziecie widzieć słonecznika, to mówcie. Ale na razie... Super. Ale na razie nie widzę niestety nic. Totalnie nic. To jest przerąbana sprawa, no. Denerwuje mnie to już. Naprawdę mnie to denerwuje. Bo jakby chciałabym tutaj cokolwiek znaleźć, a to nie ma. Albo chociaż wioskę w sumie fajnie by też było znaleźć. Jakąś cywilizację. Wtedy byśmy mogli się pohandlować z NPC, znaczy z villagerami, w sumie, a nie z NPC. O, okej. Olu parkurzyści z nas, widzowie, ja cię kręcę. Dobra, już nie, ale przez chwilę było dobrze. Mam wrażenie, że troszeczkę się wracamy, że tak powiem. Ale dobra, możemy się i wrócić. Są świnki, ale ja tego nie chcę się ich zabijać. I marnować na to czasu. Okej, ja nie mam pojęcia, gdzie ja idę. Ja już robię jakieś takie, kurde, tutaj... Po prostu się już tak całkowicie zbiłam się z tropu, że tak powiem. Nie wiem, gdzie jestem, ale okej. Denerwuje mnie to, że to jest cały czas jeden, a ten... Yo! Jeden i ten sam biom. Wiecie, o co chodzi, nie? Albo nie zaskoczę. Dobra, nieważne. I to jest mega wkurzające, bo ja bym wolała, kurde, żeby tutaj były jakieś zróżnicowane te biomy. Widzę, że już powoli się robi ciemno, także może, słuchajcie, ja teraz szybciutko, na szybka akcja, sytuacja. Bierzemy... Tyle wystarczy, ja już słyszę... Szkieleta. Niedobrze, bardzo niedobrze. Bardzo, bardzo niedobrze. Okej, lecimy tutaj, szybko robimy ten. Upsi. Łóżko, okej, idziemy spać i proszę, żeby nic nas nie zabiło, ani nie wysadziło. Dobra, zarobiliście, słuchajcie, przetrwaliśmy noc, więc zabieramy sobie to łóżko, odkładamy rzeczy i lecimy dalej przed siebie. Nie wiem w sumie, w którą stronę mam iść już, bo się i tak już totalnie pogubiłem. Tam jest wschód. Także my już mamy takie kółko, ale dobra, pójdę, słuchajcie, może tam, bo wydaje mi się, kojarzy mi się, że na tym biomie były słoneczniki. Mam nadzieję, że na tej wierzchu są w ogóle słoneczniki, to jest 1.16.5, więc na pewno są, dobra. O czym ja w ogóle myślę, widzowie? O czym ja w ogóle myślę? Dobra, idziemy tam przed siebie, cały czas. No kurde, no nic nie widzę tutaj, no proszę, no to jest niemożliwe, naprawdę to jest totalnie niemożliwe. Już tyle kilometrów przeszłam, tyle poświęciłam. No i to jest niemożliwe, ja sobie tego nie wyobrażam. No dobra, tutaj mamy jakieś kurczaczki. No i tu jest ocean, no to ja już nie będę przepływać przez ocean cały. Żółwie! O kurde, ale dobrze, że tutaj przyszedł, to się tam opłaciło fest. Będziemy mieć ten taki, wiecie,
Nie no, chodź, wróć tu, kurde. One są szybsze niż ja. Nie, nie wchodź do środka, nie wchodź do wody. Nie wchodź do wody. Dobra, dzięki. Jeszcze jeden. Dobra, lecimy z nim. Lecimy z żubikiem. Okej, okay. Sorry, żub. Przepraszam, że cię zabijam, ale muszę. Dzięki. Mamy dwa. Ile ja potrzebuję na ten hełm taki żółwi? Chyba 5, tak jakby na ten, nie? Na... Jak to się mówi? Na rozum biorąc, no to 5. Jest dużo rybek. Ale nie widzę tutaj tego trzeciego żółwia. O, tam pływa, dobra. Lecimy do niego. Ziomeczku. Chodź tu. No nie, nie płyń. Okej, okay, dzięki wielkie. Ile to 4 mamy teraz? 2 dalej? No gdzie to jest? Jeszcze to miałam przed chwilą. To jest to? Ej, no przecież tutaj wypa... O, tutaj jest, dobra, już myślałam. Mamy 3, no to jeszcze 2, ale kurde, to nie widzę nigdzie tych żubiczków. Także będzie ciężko. I tutaj mamy jeszcze teraz ten. Zabierzmy sobie te kwiatki, bo są ładne. Tutaj mamy bagna. I no bagna to jest kiepski pomysł, bo tutaj na pewno nie będzie... Jakby to nie jest miejsce na słonecznika. Na słonecznika, na słoneczniki, więc... Oj, nie, 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 nie. Słyszę slajma. Gdzie on jest? Yo! Moglibyśmy go zabić i mieć na linkę w sumie. Ale nie wiem, czy mi się chce go szukać. Także zostawiamy to chyba. Zostawimy tego slajma. Dobra, wiecie co? Nie wiem, co, czy tu jest sens dalej iść w tą stronę, bo tutaj będzie ocean. A czy ja chcę tak daleko płynąć? Wiecie, o co chodzi? Jakby no to jest dosyć... To już jest tak troszeczkę. No jest daleko, tak? Jest daleko. Od domku. I to jest troszeczkę niebezpieczne. Jak tu jest brudno. Juuu. O kurde! Delfin. Mogę z nim płynąć? Hej! Bo to jest jakoś tak, że... Woo! Widzieliście, jak szybko płynęłam z tym delfinem? O, ja nie mogę, ale to jest super! Yo! Zarąbiste, dobra. Lecimy dalej. Czy to jest coś fajnego? Okej, nie wiem, czy to się przyda nam, ale możemy zebrać w sumie. I tak chyba nic nie zebrałam z tego, bo to będzie się unosić na górze, no tak myślałam. Super, super. Okej, tu mamy owieczki. Owieczki nam się nie przydadzą, bo już mamy wystarczająco i wełny, i w sumie jedzenia, i wszystkiego, także owieczki zostawiamy, widzowie. No ale kurde, no ja już powiedziałam, że dopóki nie znajdę smaczników, nie kończę tego odcinka, bo nieznalezienie ich kończy się z końcem. Znaczy, łączy się z końcem, o. Także musimy je znaleźć, widzowie. Ja je znajdę. Ja jestem uparta i nie ma opcji, że sobie odpuszczę, także lecimy z tematem. Okej, tu są jeszcze krówki. Tu jest pełno koników. Kurde, kurde. Nie, nie, nie. To jest słaba opcja. O, no ciężko. Powiem wam, że mega ciężko. Nie wiem, czy nie zrobić cięcia jakiegoś i po prostu będę się modlić o to, że znajdę gdzieś cokolwiek. Byłoby przynajmniej całkiem fajnie. Ja bym bardzo chciała. Ale no kurde, nie wiem. No ciężko jest, widzowie. Bardzo ciężko. Ja też za bardzo nie wiem, jak wrócić. Także będę musiała zaraz się, słuchajcie, ogarnąć sobie jakieś kordy. Bo trochę przypał, co nie? Trochę przypał, jak wrócicie do domku, bo tam jednak jest dużo rzeczy. Ale fajnie tak się podróżuje po Minecrafcie. Jakby dawno w sumie tego nie robiłam, wiecie, nie zwiedzałam nic i tak dalej. I zazwyczaj to siedziałam sobie w tym samym miejscu i tyle. Także w sumie to spoko. Mega spoko się mi tak chodzi. Jakby jest to ciekawe, ale no powiem wam, że to jest niemożliwe, że tutaj nie ma tych słoneczników. One są aż tak rzadkie. Chyba tak, są wyjątkowe po prostu, no. Dobra, idziemy tutaj. Ale jumpy. Chyba zrobię sobie łódkę. Tylko, że boję się, że się rozwalę gdzieś tutaj. Dobra, trudno. No najwyżej się rozwalimy, no słuchajcie, bywa, taka sytuacja, no czasami trzeba się rozwalić. Okej, więc tak, bierzemy to, robimy tak i robimy sobie dwie łódeczki, chyba tyle nam wystarczy. Okej, zostawiamy ten crafting, bo nie chce mi się go w sumie brać. Upsi, już tak trochę rozwaliliśmy coś, ale dobrze, że nie łódkę. Okej, także jazda z tematem! Okej, nie wiem, gdzie mam iść. O nie, o nie, nie, nie. Dobra, tu jest ładna woda już. Ała, no ośmiornica mnie tutaj blokuje, co to ma być. Dobra, gitarka, słuchajcie, jaka tu jest pirania. Ej, czy tam jest to? Widzicie to tutaj? Czy to mi się wydaje? Że tutaj coś jest? W tym miejscu, to mi się wydaje? Czy to jest coś? Aż to sprawdzę. Okej. Co to jest? Okej. Coś jeszcze tu jest? O nie, 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 okej. Yo! Ja nie wiedziałam, że tutaj takie rzeczy istnieją w Minecrafcie. Mamy wędkę teraz i możemy być rybakami. Dobra, fajnie, znaleźliśmy jakiś tam skarb chyba. Ale i tak to nic się... Ja nie tego szukam. Dobra, zostawiam sobie tę łódeczkę. Może nie zostawiam, a w sumie zabierzemy, żebyśmy nie marnowali potem drewna.
Także bierzemy, słuchajcie, ten trzcinę i lecimy dalej. No tu jest taki biom, gdzie powinny być słoneczniki, ale w styl ich nie ma. No i to jest mega smutne. Kurde, no nie wiem, co mam robić, widzowie. Totalnie nie wiem, co mam robić. Okej, okay, jeszcze troszeczkę sobie kawałek pójdziemy. I mam nadzieję, że sobie znajdziemy to, czego szukamy. Okej, okay, tu jest pełno żółtych kwiatków i to mnie strasznie myli. Cały czas. I to jest not cool, słuchajcie, widzowie. To jest mega not cool. Dobra, ogólnie widzowie, troszeczkę sobie tutaj popodróżowałam i jesteśmy teraz, znalazłam ten domek od babi Jagi. Także, ej, weź mnie, zostaw. Ła, no jak ty to rzuciłaś? No hoppe, zostaw mnie, ty, no ej, no to jest niemożliwe, no jakim cudem ona mnie tutaj zablokowała, what? Tak ciężko się, kurde, tutaj z tej. No i co, ja ją zabiję od tak. No i ty se rzucaj se, śmiało, ja cię zabiję, babo. Oj, nie, jeszcze piję sobie regeneracyjną fotkę, dobra. Udało się, już myślałam, że będzie ciężko. Zjedzmy sobie coś, bo zaraz umrzemy jeszcze, dobra. I teraz tak, wychodzimy ze stąd. I, ała, troszeczkę mi to boli, nie ukrywam, że nie. Dobra, mamy to. Cześć, kotek. Hi. Ja nie mogę, dobra, wiecie co? Ja mam pomysł, ja mam plan. Proszę, błagam. Niech to się uda. No rybki, potrzebuję was teraz, najbardziej na świecie. No dawajcie ryby jakieś, czemu tutaj nie ma żadnych rybek? O Jezus, nie, ja chciałam tego zrobić, dobra, musimy sobie coś zjeść, bo zaraz umrę jeszcze. Kurde, no dawajcie, niech te rybki tutaj będą. No wiem, kocik, przestań miauczeć, zaraz ci dam jedzonko. No ja nie mogę, ale będzie ciężko, widzowie, będzie ciężko. Dobra, widzowie, zdobyłam jedną rybkę! I mamy swojego kocika, jaki on jest przecudowny, w ogóle jest taki słodziaczek. Ja nie mogę, dobra, słuchajcie, widzowie, mamy kota, mamy kotka, okej, okay, zarąbiście. Co prawda od baby Jagi, ale każdy kotek jest super. Także zarąbiście, słuchajcie, zdobyliśmy kota. Także, no tego się nie spodziewałam, że to się tak wydarzy, ale super. Więc możecie dawać jakieś nazwy w komentarzu, jak ją nazwać. Albo jego, także no, piszcie koniecznie, a my, słuchajcie, no lecimy dalej w poszukiwaniu słoneczników. I tam widzę, że jest sporo kwiatuszków, bardzo dużo kwiatuszków. I szczerze na to liczę, bardzo na to liczę, że znajdziemy tutaj w końcu, że to osiągniemy cel naszej podróży. A to się oczywiście wszystko okaże. Mam nadzieję, że ten kot za nami jakby się przeteleportuje. A jak nie, no to nie wiem, ważne, że go mamy, okej? Okay? I tyle w temacie. On stał, mam nadzieję. Dobra, mam nadzieję, że on się serio przeteleportuje i tyle. Okej, okay, więc teraz tak, szukamy tutaj wszędzie, no jejku, to jest tyle kwiatów, to jest niemożliwe, że tu nie ma tego jedynego kwiatu. Mówi się, że tego kwiatu jest pół światu, nie? No i tak, tam jest pełno tej kwiatuszków, ale nie ma tego najważniejszego, no. Come on! No musi tutaj cokolwiek być, chociaż jeden. Please. Ja na pewno na to liczę, bardzo. Jejku, już myślałam, że to są one, ale to są inne pomarańcze. Tak! O! Jezu, jeszcze źle sobie wodę z ten. Zauważcie, uwaga widzowie! Uwaga! Zdobyliśmy to. Udało się. Nie poddałam się mi, także było ciężko. Dziękuję. Tym akcentem kończymy odcinek. Zabiorę sobie ich więcej oczywiście, bo musimy, no po prostu zabiorę ich więcej, bo się wiadomo, że przydadzą, ale cieszę się, że udało nam się. Bardzo się cieszę. Kończymy tym akcentem odcinek. Wybaczcie, że taki długi, ale w sumie to pisaliście mi, że chcecie długie odcinki, także chcieliście, to macie. Było warto, bardzo było warto. Cieszę się bardzo, że udało mi się, że się nie poddałam ostatecznie, także mega dobrze. Okej, widzimy się, słuchajcie, jutro o godzinie 18:30 oraz o godzinie 15:30 też jutro na moim kanale Milky Plus, więc wbijajcie. Do zobaczenia, dzięki za oglądanie, trzymajcie się ciepło i miłego dnia, wieczoru, w zależności, o której godzinie to oglądacie. Pa, pa.